A ty co się tak wystroiłeś? Na mistrzostwa jedziesz? Pana kierownika teraz prosto z sądu wyciągałem za przekręty na klubie. Człowieku. Czy ile on wyłudził ze Skarbu Państwa, to się nawet w głowie nie mieści. Na dotacje, wiesz, że juniorów będziemy szkolić. A będziemy szkolić! Mamy tu ze sobą juniora. Hello, dobry, junior. I'm a famous Belgium under 21. Najlepsi zawodnicy już są. Latują się trenerzy. Czorno. Co ty w tej torbie? Sztangi przyniosłeś ze sobą? Będzie trening wyższy po drodze. Dobra, drużyna kartofiska zaraz rusza na mundial. Wszyscy w zasadzie się zebrali, czekamy jeszcze tylko na kierowcę. To za kierowcę. No i już mamy sobotni poranek. A panowie, dlaczego jeszcze nie przebrani? W ubiegłym roku sporo osób narzekało, że poziom mistrzostw był za wysoki, więc w tym roku większość drużyn postanowiła rozgrzać się już dzień wcześniej. Daj ten megafon! Daj ten megafon! I przyjechali w piątek. Daj ten sam Runderweg! A wy jak? Karmisz, kurwa, sam. Tylko idź. Tylko 0,43, także do grania. Co 0,43? No, promila. No, godzina do turnieju. Panie kierowniku, bottle challenge. O! O! Serdecznie witam Państwa na najlepszym, a zarazem najgorszym turnieju na świecie. No, już za chwilę pierwszy mecz, mecz otwarcia. Że na FC zapchaj dziura złożona z kibiców. Przygotowany? Ja oczywiście, no nie widać? Najlepiej. Grasz? Co? Pujałeś? Dyrektorze technicznej, jakieś piłki by się przydały. Wiem, że to o, jest... kurwa, nie ma piłek? Wiem, że to jest... To zapytam, czy Świbie wzięło jakieś piłki. Dzień dobry, macie jakieś piłki ze sobą? Wzięliśmy wszystko, ale o piłka zapomnieliśmy. Tak było. No to jak wy chcecie grać? A słuchaj, te zespoły jakie są takie, kurde, się czepiają, że piłek nie ma. Ale już. Te linie w ogóle malował. Ja. No widać, fachowy ten. No co? Wynajmiemy cię chyba ten do siebie, bo u nas też co, nie daje. Co, namalowałem? Nie, elegancko. Podobno za małe boiska wyrysowałem. Nagle tacy profesjonalni się zrobili. O, poszło! Aaaa! To się fantastycznie, taki ma być ten turniej. Zeszczałem! Znacie jaka zajebista flaga, co? Każde spotkanie trwa 11 minut, 11 sekund. A dlaczego? Nie pytajcie. Nie wiem. No i wielka radość. Zapchaj dziura wygrała 1-0. Pani trener normalnie skacze ze szczęścia, nie? Jest! Jest! Tu jest dmuchany zamek dla dzieci. Słuchaj, tu jest dmuchany zamek! Orzeł Bydgoszcz, Pucharze Polski przegrali 0-34. Dzisiaj do poprawienia wynik. Jak zawsze. W 11 minut, 11 sekund może być ciężko. No, to będzie prawdziwa sensacja XXI wieku chyba. O kurde. Orzeł Bydgoszcz prowadzi z Piaskiem Potworów. Prawda to? Podobno. Tak? Te kursy to kłamstwo było! Weź coś pójść, bo aż tak głupio, no. Teraz już nie. Kursy 2 zł kilogram. Rundowe. Kurwa! Orzeł Bydgoszcz wygrał. Wow. Ile jeszcze tego? W turnieju? Hmm? Jeszcze trochę potrwa, bo na razie były dwa mecze. Kolejny mecz Orła Bydgoszcz z Teleszyną. Macie jakąś przyśpiewkę? O którym zespołów? Hej, sokoły! Orzeł Bydgoszcz, tyry, tyry, tyry! Dzwoń, dzwoń, brameczko! Pole kardera, pam, pam, pam! Bardzo ładna przyśpiewka. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Dwa z plusem. Na egzaminie by przeszło. Chociaż nie, chuja. Na egzaminie to jest trójka. Czyli by nie przeszło. Kolejne spotkanie Orła Bydgoszcz i znowu prowadzą. Przy piłce zawodnik z nazwiskiem nie pamiętam. Tym razem drużyną gospodarzy Teleszyną przekona. Podanie do tego drugiego. Teleszyną 3 przykona. Pierwsza drużyna za mocna na te zawody. Brama, pięknie. Posiadanie. O kurwa. Bramka się powinna liczyć wtedy, kiedy piłka dotknie siatki. A tak jak kurwa tak tego albo za linią pół metra to się nie powinno liczyć. Czy teraz powinno się liczyć? Nie, nie, nie powinno się liczyć. Bo nie dotknęła siatki, nie było widać ruchu siatki i bramka jest nieuznana. Jeżeli piłka nie dotknie siatki, to chuj nie ma gola. Bramka to jest jak przekroczy linię, a nie chuj na siatkę. Siatki ma, kurwa, wiesz, to powinno być. Bo trochę jest. Teraz to dopiero będzie mecz Chomuchobór, Wrocław kontra Janusze Futbolu Kraków. Maciej, zajeb! To nie może się nie udać. Fachowe porady zawsze w cenie. Zgadza się. Z angielskiego exactly. No, mamy poważny problem, ponieważ w rozgrywkach grupowych dwie drużyny mają taką samą liczbę punktów i tyle samo bramek strzelonych i straconych. Bezpośredni meczu był remis bezbramkowy. No, rozwiązanie może być tylko jedno. Wiadomo, to są mistrzostwa świata i będziemy rozgrywać tak w Urugwaju w 1930 roku. Mogę rzucić telefonem. Ale poczekajcie, ej, rzucę. Mam złotówkę, jak chcecie. Reszka. Jest!
i awansował Piastek. Chciałem pogratulować wspaniałego losowania. Dzięki. Czy to największy sukces w historii drużyny? Wygrane losowanie, wygrany rzut monetą. Ambicje były większe, no ale co zrobić? Jak się system rozgrywek podoba, że rzut monetą zadecydowała o waszym awansie? Bardzo dobrze, bo lepiej nie można było tego wymyślić, nie? No co innego było, jakbyście przegrali, nie? To losowanie. Trudno, takie życie. Teraz pora na stanie nowe rewolucje. Czy jest element pieprzu? Chyba jest. No, zapytajmy właściciela. Dobre? Element pieprzu. Wiadomo, że sam nie będę testował tego jedzenia, więc jestem z asystentem. Nie mu smakowało. Nie, to nie jest moja drużyna. No teraz zaczyna grać nasza grupa. Grupa, w której gra zespół Kartofiska. You're playing in a minute. Yes, I know. I'm preparing. Bar ulubiona ETV. I w pierwszym meczu tej grupy bar ulubiona ETV gra. Przepraszam bardzo, a wasza ambitna formacja piłkarska to jak się nazywa? Tartaklan. Ten słynny Tartaklan. Ten słynny, najsłynniejszy Tartaklan. Grać jest bardzo wymagającym rywalem. Tak, no dlatego wystawiliśmy najmocniejszy z możliwych składów. Zeszło! Normalnie tak nie strzela. No nie, no to musiało zejść. O dziwo, bar ulubione ETV przegrywa z Tartakiem Klamry 0-1. No, zaczynamy! Naszym przeciwnikiem w pierwszym meczu słynny Odlew Poznań. Panowie, tak to wygląda na dwie kolejki przed końcem. Mutra Lubin, Oceania Gdynia, Koks Wałbrzych, Odlew Poznań. I tak powinno zostać. Wy macie skład mocny, to my przygotujemy najmocniejszy. Tak, Hans pierwszym. W pierwszym meczu z Odlewem Poznań zremisowaliśmy 1-1. Bramkę dla gości strzelił Jakub Polkiewicz. Jakub Polkiewicz z bramką samobójczą. Brzuchem, także tak jak lubię najbardziej. A bramkę dla zespołu Kartofiska strzelił. Pierwsza bramka w życiu, on nigdy gola nie strzelił. Jesteś pierwszym bramkarzem, którego pokonałem w Kartofiska, gratulacje. W karierze. Tak wygląda pierwszy bramkarz, któremu strzeliłem gola. Powinieneś mi podawać w ogóle w tej akcji. Ale ja widziałem tam dziurę w krótkim. Ja widziałem tam dziurę i tam chciałem strzelić. Naprawdę uderzyłeś tam, gdzie chciałeś, tak? I też jestem w szoku, że wyszło. 1-1 z Odlewem, a to od razu trzeba grać z Tartakiem. Dzisiaj to u nas jakieś cuda się dzieją. Gdzie cuda? Gola strzeliłeś. A kiedy ostatnio strzeliłeś bramkę? Chyba ja dziecko żeś zrobił. 7 lat temu. No, nic wielkiego ten Tartak nie pokazał. Ale wygrał. Ale wygrał z nami 3-1. Nieźle zagraliśmy, co? No, tylko synek mi się zrzesł. Synek na bramce. Już nie powiem, bo... Tata niezadowolony po tym meczu. Tak. Trzeba rozmowę wychowawczą. Zaraz pas jest. Kącik muzyczny. Kącik muzyczny. Może wolisz minetkę? Ja potrafię to też. Wszyscy razem. Masz szybkę jak rozetkę. Janusze, a wam jak idzie? Wygraliśmy rzutem monetą trzecie miejsce. No, nawet kurwa w dupsko nam nie dali wygrać ostatniego miejsca. Ja. Więc wybieraj, ty kurwo w dupę wyjebałeś. Dwa ci pamiętka. No dobra, ostatni mecz grupowy, gramy teraz. Z kim gramy? Ej, Pobudka, gramy. Z ulubioną chyba. No, już po meczu z ulubioną. Byłem chyba bohaterem tego spotkania. Lepszej akcji w tym turnieju jeszcze chyba nie było. Jak wam się podobało? Cała Polska to widziała. Trenerze, tak miałem uderzyć. Przegraliśmy z ulubioną 0-3. To jest skandal. Przegrać 3-0 z ulubioną w 10 minut. Ale to się okazało po meczu, że oni grali... Jednego zawodnika więcej mieli przy całym meczu. Trzeba zrobić porządek, Grześnik. To nie może być tak, że czerwonka przychodzi po 9 piwach na mecz. Pół meczu, że się nie wygrali. Tak. Rzeczywiście. Za dużo się nie nawygrywali na razie. Wyszliśmy z grupy z ostatniego miejsca i dzięki temu gramy z Januszami w futbolu Kraków. Czy wygramy, czy przegramy, jeden nasze założenia wcale takie inne nie są.
No cóż, Janusze w futbolu też nas opiekali. Nie, dobrze, widać, że im zależało, bo to jest dla nich życie, no. My sobie znajdziemy jakieś inne hobby, kurwa, i byśmy rozjebali, wiesz, live. No i tak to właśnie mniej więcej było. Rozjebalibyśmy wam live? Gdybyśmy wygrali? Tak. No i sami widzicie, no i po co wygrywać? A Coco Jumbo co, obroni pierwsze miejsce? Chuja. Jak wam idzie? A faworytom bukmacherów jak idzie? To tak zapytam. Zgodnie z przewidywaniami ostatnie miejsce w grupie. Wy naprawdę byliście faworytami turnieju. To tak naprawdę. Ktoś, kto już dobrze dawał w panik przed turniejem, to ja nie mogło być. Futrol był faworytem bukmacherów i gra teraz. Gra o coś tam straszną przekona. W meczu był remis, są rzuty karne. To pokaż wszystkim teraz. Pas, pas, kroczki, trzy. Kurwa, ile ich było, bym się pokazał. Ej, no to podawał. Przepraszam bardzo, zapowiadał pan bramki. Udało się? Niestety miałem pecha. Byłem sam na sam z pustą bramką. Piłka ułożyła się na lewą stopę. Myślałem, uderzę prawą, potem uderzę lewą. A atakował szczupakiem. Niestety uderzyłem obiema i się przewróciłem. A co to będzie zaraz za meczyko? Naprzeciwko siebie staną... PKS i Kartoflisk. Starcie gigantów przed nami. Chuja gracie! How many goals did you score so far? Zero. Perfekcie. O, kurwa mać, jak było blisko. Then I'll score all three of them in this game. Hans, it was so close. Yeah, I wanted to put it in a corner. I was like, and it went over the ground. Też zapowiadasz bramki? Zapowiadam bramki, takie jest ukrycie. O, będzie! Będzie, dawaj! Zespół Kartofiska nie zajmie ostatniego miejsca. Wygrał z Świadowicami. Nada, wstyd, że nada hańba. 2-1. Gratuluję, zagracie o ostatnie miejsce. I mecz o ostatnie miejsce. Chrząstawa kontra Dziadowice. O kurwa. Tylko, że on na swoją strzał. Dawaj, Robert, dawaj. Gratuluję. 16 miejsce. Nie, jeszcze nie. Jak, 0-0 jest? 0-0, no. Karne? A ktoś mi powiedział, że 3-0. 1-0 przegraliśmy. Tak? To ile było? Wszystkie na dekoracje, pod szatnie. Zaczynamy wręczanie od antynagrody, czyli dla drużyny, która nie zrozumiała idei turnieju i postanowiła zająć pierwsze miejsce. Tak, klamry! Wielki pół dla nich! Ten pas jest wasz, na pamiątkę. Na pamiątkę. Współczuję. I teraz wielkie brawo, i teraz zrobimy szum dla 16 miejsca PKS Orzeł Dziadowice. Wielkie brawo! Tak jest! Tytułem największej fujary nagrodę zdobywa bramkarz Kartoflis. Serdeczne brawa! Gratuluję! A dziękuję bardzo. A, naprawdę, no. Nagrodę wzór trzeźwości dostaje. Dziękuję. Michał Wormul! Serdecznie! Wielkie brawa! Wielkie brawa! Wielki człowiek! Pokazał, że można! Mamy jeszcze wybór mistera. Oczywiście szowinistycznie nie ma mist, tylko jest mister. No, wiadomo, wielkie brawa. Mister turnieju przekona. Numer 3. The most handsome man here! Hans! This is your mystery of this tournament! Look at this handsome guy! Push it! Pokaż Tycki! Shower Tycki! Mundial zakończony! No to czas na wtorek! Nie wrzuciłaś mnie do prędza! Uśmiechniętą przy tym będą! Daję ci miłości wiele! No i tak to mniej więcej wyglądało. Dziękuję wszystkim za przybycie i zespołom, i kibicom. Dziękuję Piotrkowi Bukowieckiemu za organizację wszystkiego na miejscu. Dziękuję firmie Forbet, która pokryła większość kosztów, potem jakieś się porobiły. Forbet był oficjalnym bukmacherem mistrzostw. No i standardowo zapraszam do przeczytania reklam pod filmikiem. Są nowości, o dziwo są nowości. A na koniec jeszcze mały bonus, bo w niedzielę na śniadanie też się działo.
Dziękuję. Okno wskoczę nad ranem. Mocnie, mocnie, mocnie. Wliżę twoje dupsko ze sranem. Dupę całą zliżę skałą. Ty dostajesz ode mnie w podanie. Hej! Mena się nie da śniadanie. Pozwól, że cię nim nakarmię. Zbędło mnie, bój się zacztusić, wypełnić cię nią. Puszczy.